całego zespołu Piramid, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na pierwszą międzynarodową konferencję w serii Praktyka dla Autyzmu, która mamy nadzieję zapoczątkuje serię regularnych spotkań z wybitnymi specjalistami w terapii autyzmu. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu, tematem pierwszej konferencji będzie redukowanie zachowań trudnych osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez trening komunikacji funkcjonalnej. Prelegentami będą światowej klasy specjaliści w terapii autyzmu, twórcy metody PECS oraz współtwórcy podejścia Piramid do edukacji, dr Andy Bondi oraz Lori Frost. Ale nie będziemy mówić wyłącznie o PECS. Chcielibyśmy zachęcić rodziców i specjalistów do dyskusji na temat konieczności rozwijania komunikacji funkcjonalnej u osób ze złożonymi potrzebami edukacyjnymi i traktowania tego obszaru rozwoju jako priorytetowego w programach terapeutycznych. Mówi, ale czy się komunikuje? Czy intensywny trening komunikacji funkcjonalnej może przyczynić się do redukcji zachowań trudnych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w trakcie całodniowego szkolenia oraz wykładów podczas naszej konferencji w dniach 5 i 6 marca 2016 roku, na którą jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zapraszam.